Stacja siódma. Drugi upadek pod ciężarem krzyża. Prorok Izajasz jednoznacznie stwierdza: On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Wielu z nas, zachwyconych możliwościami ludzkiego intelektu, wzbogaconych o doświadczenie relacji, które dzisiaj tak intensywnie tworzymy, również w różnego rodzaju mediach, myśli, że jesteśmy w stanie sami kreować rzeczywistość. Często wyrzucamy z naszego życia scenariusz, jaki napisał dla nas Bóg. Sami chcemy być reżyserami rzeczywistości, która nas otacza. Ale okazuje się, że wtedy szybko upadamy po raz drugi, upadamy po raz wtóry. Bo za każdym razem, kiedy odcinamy się od źródła naszego życia, którym jest Bóg, gubimy nie tylko sens naszego życia, ale również jego ostateczny cel. Warto wraz z Jezusem powstać, bo trwać w grzechu jest rzeczą diabelską, powstawać z niego rzeczą boską. I rzeczywiście to doświadczenie naszej kruchości po raz kolejny może pozwolić nam odkryć bogactwo Bożej miłości.